Dzień dobry, witam serdecznie. Moi drodzy widzowie, Speedrun 6.0, zapraszam serdecznie. Krótkie ogłoszenie na początku. Pamiętajcie o szachowo.pl, które mnie wspiera. Zapraszam do sklepu, tam macie 10% zniżki na hasło Pan Szachuś. Kod rabatowy 10%. Moi drodzy, kursy szachuś.pl, zapraszam. Premiera nowego kursu już w listopadzie. Śledźcie socjale oraz YouTube'a, będę o tym mówił głośno oraz mailingował. No i cóż, to tak w skrócie, zapraszam serdecznie do serii, która cieszy się sporym zainteresowaniem, dobrą recenzją waszą, dlatego też ją póki co kontynuuję. No i jedziemy. E4, C6, mamy tutaj karokana, zagramy D4 i D5. Po D5 zastanawiam się teraz znowu nad wariantem, bo można zbić, zagrać potem tutaj, można zagrać atak panowa, często też gram E5, zagram E5, wiecie. Też polecam ten sposób tego ruchu w sumie, no właśnie, ten ruch jest ciekawym posunięciem, tyle że ja nie wiem do końca, jak go grać. Zagramy intuicyjnie C4, mocno w centrum będziemy uderzać. No przyznam się tutaj bez bicia, że po C5 teorii nie znam, będę grał totalnie na głowę. I tyle, ale C5 jest to takie posunięcie też fajne, bo to taka ala francuska bez tempa, ale plus jest taki, że goniec jeszcze ma swobodę wyjścia. A w obronie francuskiej goniec C8 często ma problem z wyjściem. No więc zobaczymy, jak się przeciwnik zachowa. Co po biciu? Po biciu będę chyba kontynuował wyprowadzanie figur. Po biciu tutaj może w sumie zagram nawet tak. Skoczek na C6 i to wygląda bardzo pozytywnie. Ja myślę, że skoczek F3, wzmocnimy centrum. Prawdopodobnie dostanę taką plombkę. Ok. I tutaj chyba od razu trzeba wybić. Wybicie tu, wybicie tu. Coś takiego może być, ale czasami też jest tam taki ruch. Nie, bo wybicie tutaj, to ja wybiję skoczkiem, on mi zbije tu i dostanie plombę gość tam. I to się uprości. Zaraz sobie to będziemy liczyć. Ale jak nie ma tego ruchu, to jest taki ruch. Dobra, skoczek C3. Pilnujemy tu, atakujemy tu i wydaje mi się, że jest świetnie białymi. Aż już mi się chce sprawdzić to z silnikiem, bo teraz tak. Hetman? Co? A tego ruchu nie brałem pod uwagę. Nie mogę zbić tutaj. On mi zbije, ja dam szacha, on tu, ja zbiję wieżę, on ucieknie gońcem. Chyba muszę iść na ten wariant, bo jeżeli zbije tutaj, to on mi zbije po prostu tu. Dziab. No i tak, on zbije hetmana, mogę wybić, ale tu, nie no, muszę wziąć wieżę, muszę zakręcić w tej pozycji mocno, jeżeli chcę coś uzyskać, no wezmę wieżę, skoczek będzie uwięziony, ale jakieś tutaj dysproporcje figurowe muszą być w tej pozycji, muszą, po prostu nie ma wyjścia. No goniec musi uciec, to bez dwóch zdań, on gdzieś ucieknie. I zastanawiam się, co potem. Ruch E6 mi się bardzo podoba, bo będę miał opcję goniec F4 i skoczek będzie miał opcję ucieczki również, ale E6 mi się bardzo podoba. Jak zbije pionkiem, to ten goniec będzie długo uwięziony, chyba że goniec zagra na G4. I tak chyba powinien się goniec zachować. Tak, on powinien zagrać goniec G4. Zdecydowanie. Wtedy myślę nad tym ruchem, skoczek zbije, goniec da szacha. Król tutaj, tutaj. Okej, okay, tak trzeba chyba. Tak trzeba. Według mnie tak trzeba. D5. Tutaj chodzi o to, że ja oddaję oczywiście piona, ale za cenę takiego właśnie jakiegoś rozwoju. O, tego ruchu nie przewidziałem. Za bardzo. No ale dobra. Goniec na D3. Pilnujemy C2. Roszada. Skoczek niestety jest uwięziony. Jak on mi go zbije, będę miał wieżę za dwie figury, tyle że to jeszcze nie jest wyprowadzone i to jest mój plus w tej pozycji. W kolejnym ruchu prawdopodobnie będę grał tutaj, żeby od razu zbić skoczka i wprowadzić wieżę na C1, żeby mój skoczek miał swobodę wyjścia. C4. On chyba za bardzo kombinuje, bo jak zbije, no to tutaj wiadomo. Goniec E3. Jak zbije mi gońca, to ja zbiję tego. I mój skoczek się wydostanie już wtedy. Więc na to idę. Wtrącone ruchy są tutaj bardzo ważne.
No właśnie, wiecie, jak nie jedna osoba z nas, jak grała w szachy, dostawała ruchy wtrącone i pewnie czuliście tę moc od przeciwnika. Więc no, pamiętajcie o ruchach wtrąconych, one są bardzo ważne i zaskakujące przede wszystkim. No i tutaj tak, no goniec E2, no to nie wiem, taki ruch w sumie nie wiadomo po co, król tutaj świetnie to będzie bronił. Mogę w sumie zbić tu i skoczkiem wyjść. Ja chyba tak zrobię w ogóle, wyprowadzenie wieży też może być. Ale mój skoczek wtedy z szachem może sobie szybko kicnąć. Na goniec C2 wygląda fajnie, ale to tylko wygląda. Tak, to tutaj trzeba zagrać w ten sposób, zablokować gońca. Będzie ruch F6, to zagramy sobie F4. Chociaż jeszcze mam opcję chyba szacha. Bo jak król pójdzie tutaj, to od razu gram wieżą i tam będę wlatywał z matem. Zobaczymy jeszcze, gdzie król sobie ruszy. Bo może zagrać też tak. Zagrał. Ojej, to jak ja zagram tu, to on mi wejdzie tak i tak nawet ma taką szansę. Dobra, ale szacha muszę dać. On wejdzie tu, to skoczek D7. Król się plącze. Poczekajcie, tutaj ja zagram A4, on wejdzie tu, skoczek C8. Nie, no dalej nic nie mam. Okej, skoczek D7. Tak, trzymamy figury. Chcę wziąć gońca. On musi chyba skoczkiem zagrać. No to jak zagra skoczkiem, no to co? Wtedy wieża chyba C8 i tutaj jest problem z gońcem. A nie. Wiecie, co się tutaj dzieje? Jak zagram wieża C8, to on mi zbije, a jak ja zbiję wieżę, to mi zagra tutaj i da mi mata. Ale jaja by były. No faktycznie. No to co? A3? Nie, A3 nie mogę, bo i tak będzie tutaj szach. Chwila. Jakby tutaj cię ukarać? Tak zagram, potem tu. Nie. Tak może zagrać, potem tu. Ty tu. Ten król będzie mi wędrował i denerwował tylko. Ja mogę też tak zagrać, przytrzymać tego pionka, on zbije tu. Niech będzie tak w sumie. To niech będzie tak. Zagrajmy na materiał. Tutaj odbijemy sobie skoczkiem. Plan prosty. Plan będzie prosty. Król D2, zbicie na D3. Bicie niemożliwe, bo tu, jak gonię C7, to tu, jak mi zbije tam, no to też w sumie jest ok. Skoczek nie wchodzi tutaj. Trzask. Tędy będziesz chciał zagrać. Rozumiem. Zawsze mam taki ruch. Nie, nie mogę tu, bo dostanę szacha. Tutaj, tutaj i tutaj. Jeżeli tu, to w sumie nawet F4 jest ok. Potem tak pójdziemy do końca. No tak, tutaj już gościa mamy. Skoczek coś tu próbuje, idziemy tutaj. Jakiś tutaj wjazd to też niegroźny. Kompletnie. A nawet bicie tu też niegroźne. No dobra, dorabiamy hetmana. Tu zbijesz pewnie. Zbiję tu, on tu, ja tu. O nie, to nic nie da. No dobra. Trzeba po prostu obronić skoczka i tyle. Jeszcze jakiś ruch typu goniec H6, to skoczek C7. Już też grozi nie będzie. Tu mnie atakuje. Okej.
No, goniec B8. Ojejku! Ależ trzeba uważać do samego końca. Na szczęście jak ma taki ruch, to ja zbijam, ale tu się wyrównuje sytuacja. On źle zagrał. Ojejku, ale się porobiło. Muszę odbić tutaj pionka, bo dostanę mata jakiegoś. To nagle się zrobiła pozycja przegrana. Ale jaja. Muszę zachować piony. Ale jaja. Chwila nieuwagi, co nie? To się porobiło. To się porobiło. O, rety, rety, rety. Niesamowite. Niesamowite. Ja sam jestem w ciężkim szoku. Pytanie teraz, jak grać. Dobra, uruchamiam gońca, żeby on gdzieś tam sobie grał. Tam szach, to tu. Wieża musi pograć. Aha, na pionka mi idziesz. Tak. Bić nie możesz. Okej. Tak, też nie muszę bronić. Bo jak on mi zbije, to ja tu. Dobra, ucieknę tak, pułapkę zastawię. Jeżeli zbije, to mam taki ruch. To wpadł w pułapkę. Szach, to muszę odejść na białe pole. Szach. A nie, on może dawać mi ciągle szacha. I... Aha, tu mogę zagrać. Jak mi da szacha, to tu zagram. Dobra. No to wpadł w pułapkę. Nie zauważył. No tak, to pozycja przegrana, totalnie. Ale się porobiło. W ogóle chwila nieuwagi. A nie, tutaj szacha jeszcze dostał. Dostałem. Znaczy się. Nic nie widzę. Tutaj zagrajmy. Idę tam. Ojejku, to nie jest jeszcze wygrana. Znaczy, to nie jest w ogóle wygrana białych. Ależ po prostu mnie zaskakuje, gościu. Najtrudniejsza partia w tej serii. Znaczy się, jedna z łatwiejszych, ale najgrubszy błąd, można powiedzieć, z mojej strony. No właśnie, i mi tutaj zbiera. Zbiera tutaj szach, by był. I mi zbiera piony. Ja kompletnie nie mam nic do powiedzenia. Jedyny pionek, który tutaj został. Co, nie chcesz mi zabrać pionka? Dobra, to tak. No, on ma kompletnie wygrano. Kompletnie, można pionem zasuwać. Ja coś spróbuję tą wieżą. Tu mnie atakujesz. No dobra, uciekam tym pionem. Jedyna szansa to czas z jego strony, który jest mały. Dobra, szukam aktywności jakiejś. Wiem, że już pionek nie miał szans. B4 też nie działało. Jedyna szansa to jakieś gonienie tutaj gońca. Tu spróbujemy. Zagram tu, on tu, ja tu. Dobra, pionek jeden wzięty. Chociaż to i tak mało, ten i tak nie ma możliwości gry. A to i tak, jak on zagra tu, ja tu, on królem. No on musi to dostrzec. Nie dostrzegł jeszcze. Dobra, tak, zagrajmy. Będę pilnować. Aha, tak, zagrajmy. Próbuję atakować, próbuję jakoś go tutaj... O, to tutaj mogę. Podwalił. Teraz na pewno podwalił. Tutaj szach.
Tutaj. I biorę gońca. Teraz to na pewno podwalił. Tak, żeby nie było szacha królowi, tak? Więcej szczęścia niż wiadomo czego. No i biorę kolejnego pionka. No technicznie teraz to powinna być wygra na białych. Taki ruch grozi. No tak. Tu wrodzić piona trzeba. Okej, okay, tutaj. Szach grozi. O, wiążemy króla. Skoczkę znaczy. Tak może w sumie się rozwiązać. Okej. Okay. I daleko. Wyczekujemy posunięcia. Możliwe, że tak król zagra. A, czy to przechodzi? Chyba tak. Możliwe, że to jest remis nawet. Bardzo możliwe, że to jest remis. Tam spróbuję. Tak, tak, szach jest, ja widzę. Tak, to jest na pewno remis. Ale zremisować trzeba, no to już jest błąd z jego strony. Tu? Daję radę? Chyba daję. Okej, słuchajcie, zobaczymy sobie, co tu się w ogóle działo w tej partii. Tam jestem ciekawy. C4, okej, on wyszedł skoczkiem tutaj, koniec zagrał tak, CD5. Hetman to już jest bardzo dobry ruch według niego. Skoczek C3, koniec bił, ale to jest plus 1. Czyli białe mają tutaj dobrze bicie, tak? Czyli wszystko tutaj działa jak należy. Koniec G4 najlepsze, D5 najlepsze, bicie. To jest bicie złe. Co? Goniec E3 każesz grać? Skoczek C2, król tu, wzięcie tak. Co silnik, to silnik, nie? Silnik mówi tutaj. Jak tak, to silnik mówi tutaj. Jak tak? To po prostu odejście. Potem biorę skoczka. No tak, chodzi o niedorozwój figur. A, jakie to czasami jest proste, nie? Jak się poanalizuje szybciutko. No faktycznie, dobre rozwojowe, goniec E3. No dobra, ale poszło tak, tak. Też jest dobrze. Tak, to błąd. Goniec E3 najlepsze. Bicie, tak. Tutaj błąd. Bierze C1 trzeba było, no ale poszło. Też jest dobrze, tak, tak. Tak. Niemożliwe, że po prostu w tak prosty sposób tą partię jeszcze sknociłem, nie? Plus tam 5,5, totalnie wygrana. Ale sprytne. Wieża C5, król A6 i król D2. Jak bicie, to jest mat. Też nie zauważyłem tego. No można by było, tak, tak, ale to też jest totalnie wygrana. D7, dokładnie. Tak, 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 tu się nic nie dzieje. I dlaczego nie zbiłem skoczkiem na D3 pionka? Błąd. Słuchajcie, jaki gruby błąd. Z plus 5 na minus 3, co nie? Tak trzeba było bić. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. Nie mam zielonego pojęcia. Może coś mi się ubzdurało, że jak jest tu bicie, no to tracę skoczka, nie? Nie, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No i tak, tak, no i tu już jest koniec. Jeszcze wieża G1 każe grać, ale to wiecie, to silnik. Tak, tak, tutaj. No, minus 5, no.
Gość tu mnie ostro ogrywał. No tak, tak. Jeszcze się bronił skoczek D2. Zobaczcie, skoczek D2 i skoczek E5 albo C4. Myślałem, że wygrana. No co za figury wstrętne. Zobaczcie, jaka siła tych figur. To w ogóle remis pokazuje silnik. To jest remisowa końcówka mimo wszystko. No wiadomo, na tym czasie, co tu każe grać, wieża A1 i tutaj. W normalnej partii pewnie bym tutaj nie zbił, klasycznej znaczy się. No i tu przeciwnik sam się po prostu wysypał teraz. Dobra, okej, okay. Lecimy dalej. To co było, to masakra. Czarnymi sobie gramy. D4. Niech będzie D5. No i zobaczymy, czy będzie London. No, co tam, drogi przeciwniku? C4. A może zagramy kontrgambit Albina? Nigdy tego nie grałem w sumie. Znaczy, zdarzyło mi się oczywiście, ale w speedrunach chyba tego nie grałem. E5. Idea jest taka, że jak on zbije, to gramy posunięcie D4. Jestem ciekawy, jak on zareaguje na ruch E5. Kontrgambit. W sensie, że on gra gambit, a my gramy kontrgambit. No E3, to tak na spokojnie tutaj zostało to przyjęte. Okej. Niech będzie bicie na D4. Przejdziemy trochę do takiej coś francuskiej chyba. Mniej więcej pozycji francuskiej. No i skoczek F6. No, chyba nadzwyczajnych ruchów tutaj nie wymyślimy w debiucie. No tak, tak, tak. To też damy szacha. Szybko rozwojowo i szybka roszada. Tak, żeby wieża szybko zagrała. Dobra, wtrącić szacha można. Goniec tutaj, dobrze. A, no to mamy strzałeczkę chyba. Jeżeli on zbije, to bijemy tutaj pionka. A, niech będzie. Po prostu chcę zachować pionka. H6. Goniec odejdzie i wtedy pomyślę nad G5. Ale to nie wiem, czy to jest, będzie od razu takie konieczne. Chodzi tutaj o to, aha, może tak w ogóle zagrać. Zagrajmy tak, nie pozwolimy mu zrobić roszady. Hetman E7, naciskamy na punkt E2. No skoczek może zagrać na E5. Wtedy możliwe, że tutaj F4, G5. Niech będzie G5. Uwolnimy się od związania i chyba skoczek E4 z planem tutaj. Tak zrobimy szybko, grozi F6. Skoczek tutaj grozi takie bicie. Grozi też oczywiście bicie tu, ale on otworzy sobie wieżę, więc nie do końca tego chce. Bił tutaj. Wow, no mogę tak oczywiście zagrać. Mogę tak zagrać, tylko czy to coś mi daje? On chce walnąć tutaj. No dobra, zagrał ciekawie. Możliwe, że tak trzeba. Bicie. Chyba tak, nie będę tu się jakoś specjalnie chyba głowił. No, groźby są, więc trzeba spróbować odeprzeć te groźby. Bicie hetmanem. Bicie hetmanem, F6 będzie grozić, tu grozi bicie teraz pionka. Hetman D3, dobrze. Ale ja mam bicie tutaj, aha, bo tu mi wejdziesz.
Myślałem, że już zdobywam figurkę, jednak nie. Skoczek D6 niech będzie. No i śmiem twierdzić, że chyba białe wyszły z opresji. No wyprowadzimy każdą figurę, tutaj bicia mogą nastąpić. Więc coś mi tutaj chyba za bardzo nie wyszło, ale zagramy sobie teraz chyba tak. Spróbuję wymienić hetmany. Wiecie co? Nie uzyskałem tutaj nic dobrego. Bo już widzę wariant. Bicie, bicie, bicie tu. Jak bicie, to bicie tu pionka. Będę musiał odbić skoczkiem, wstępem i w ogóle zepsuję sobie pionki. Wieżówka będzie zła. A, wieżówka będzie bardzo zła. No właśnie, on sobie to szybko policzył. Pytanie, czy tu, 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 tu. Nic to nie da. No dobra, muszę grać na równym materiale. Wyjścia nie mam. Szach nie groźny, bo podejdę tutaj. A tyle, że za bardzo się to uprościło. No właśnie. I tutaj. Tym zbiłeś? Dziwne. Bardzo dziwne. Jak tym zbiłeś, to mimo tej pozycji, która jest, król bardzo blisko. Jak tu zbiję, tu wejdę królem, to jeszcze będę żył i próbował na siłę wygrać. To jak ty zbiłeś tym, to wierzę w tę pozycję, że jeszcze uda mi się wygrać. Ale co, królem podejdzie? Dlatego chodziło o to, żeby król szybko poszedł? Może. Bije królem oczywiście. No i tutaj wchodzę. Bronię pionki. No dobra, idę pionkiem, tak żeby wieża miała swobodę gry. No król będzie tędy pewnie szedł po tego piona. No to sobie idź. Zagram tu. Zawsze mam obronę, jakby co, ale też tam. Czyli tak, on tu, ja tu, on tu. Aj, tego nie przewidziałem. Tu zagram, on mi zbije. Ja tu, 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 tu. Niedobrze to wygląda, jak zagram tu, 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 tu. No wyjście mam? Nie mam. Ojejku, taki wjazd jest też nieprzyjemny. Tam podciągnę piona. On mi zbije, tego nie będzie atakował. Zagram tu i tego piona będę chciał skosić i tego. Jakaś tam jedyna szansa, ale tu mi będzie zbierał strasznie. Oj, będzie mi zbierał pionki. Tu i ten pionek jest szybki. Mogę przegrać tę pozycję. Takie ryzyko. Mogę przegrać tę pozycję. Pionek tu już chyba nieistotny. Muszę brać tego. Tu. Może dać szacha, to ja uciekam z powrotem. A, tak zagrałeś. Też dobrze. Tutaj, tu. No muszę tak i tego wziąć, żeby mieć wolniaka. Aha. Tu, 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 tu. Jak zagram tak, on mi zbije, to jest chyba remis. Będę miał dwa wolne. A królem zatrzymam te trzy. A tak. Jak zbijesz tu, to zbiję tam. Tak. Tu, tu, tu. Dobra. Jestem szybszy. Z szachem. Dokładnie. Jestem szybszy. Ale fart. Ale fart, moi drodzy.
No, to był niezły fart. To był niezły fart, trzeba przyznać. Zerknę, słuchajcie, bo jestem ciekaw, jak to na początku wyglądało. Co tutaj grać? No, a D4, spoko. Tak, tak, okej, okay. Goniec B4. Przewaga nawet lekka czarnych, już chodzi o rozwój. Tutaj A3, no szach jest dobry. Bicie, bicie. Goniec G4, ciekawe. I tu on musi zagrać co? Tak? Czy to by się narzucało? Tak. Koczek ma problem z graniem. No tak, brakuje mi trochę takich zagrań typu goniec właśnie G4. Wzięcie piona też jest okej. Okay. Tutaj. B5 każe grać mimo wszystko, ale H6, tak. G5 każe grać. G5 każe grać. On odchodzi, skoczek tu. W tej kolejności, okej. Okay. Żeby hetman nie przeszkadzał, ładnie. No tak, bo tu grozi wzięcie. Jakiś hetman tu, to goniec tu na F5 i świetnie. No, brakowało mi właśnie takich zagrań. Hetman E7. Cały czas tutaj jest całkiem dobrze. Tak, tak. Ten ruch już jest błędem. Goniec zbił. No i goniec zagrał. No właśnie. Tu trzeba było walnąć. Pionek by zbił. Aha, tu się broni. Po prostu tu zostawić, zagrać C5. Jakieś. Oj, szachy są niełatwe, niełatwe. No i hetman F5. No właśnie, tu się powymieniało i taka trochę remisówka z założeniem, że białe są mikro lepsze. Tak, tak. A5 niedokładne. I to jest błąd, wieża F1. To jest drugi błąd. Wieżówki są trudne. No tak, to jest wygrana białych. Hetman powinien iść na F4. Król powinien... Hetman, król na F4, żeby pilnować tutaj być w kwadracie z pionkiem C4. Wtedy można by było sobie wymienić. A to już jest błąd przegrywający właśnie. Narzucający się, bo pionek szybko chce uciekać, a tu szachem po prostu dochodzimy. No dobra, to wiadomo, jak się to skończyło. Dobra, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.